Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Koniec grudnia, początek stycznia, kiedy większość lig zagranicznych nie gra, jest to czas transferów. Nas, kibiców polskiej reprezentacji, a także miłośników Ligi Włoskiej, interesuje to, gdzie Arkadiusz Milik zagra od nowego sezonu. Wczoraj Diego Costa rozwiązał kontrakt z Atletico Madryt za porozumieniem stron. No i jednym z głównych kandydatów, jak donosi hiszpańska Marca, kandydatem do zastąpienia byłego reprezentanta Hiszpanii jest Arkadiusz Milik. Zobaczymy, czy właściciel Napoli puści naszego reprezentacyjnego napastnika. Jak dobrze wiecie, Arkadiusz Milik od połowy roku w ogóle nie gra w Lidze Włoskiej. Nie został zgłoszony ani do Ligi Włoskiej, do rozgrywek Serie A, ani do Ligi Mistrzów. Od pół roku tylko trenuje z klubem z Neapolu. I jedyny moment, kiedy mógł grać, były to mecze reprezentacji. Jerzy Brzęczek wyciągnął do byłego napastnika Bayernu Leverkusen pomocną dłoń. Milik na 8 spotkań rozegrał 7 w reprezentacji Polski, w tym 3 w większym wymiarze czasowym. Ale tak kolejne pół roku Milik nie może spędzić na trenowaniu, bo taki napastnik nie grający w klubie, nie czujący tej formy meczowej, nie będzie przydatny, bo tutaj Milik nie trenuje, nie przygotowuje się do zawodów kulturystycznych, tylko jest piłkarzem i musi grać regularnie. Jerzy Brzęczek wspominał o tym, że na Euro 2021 zabierze 3 napastników. Pozycja Roberta Lewandowskiego jest pewna. Piątka tak samo. No i grającego Milika bym zabrał. No i tutaj się robi ciekawa sytuacja, bo gdyby utalentowany Białek, który już ma za sobą debiut w Bundeslidze w Wolfsburgu, strzelił gola i gdyby miał takie pół roku, że przebojem by w barwach byłego klubu, który reprezentował Andrzej Juskowiak, Białek by grał regularnie, strzelał gole, to Jerzy Brzęczek mógłby się zastanowić, czy tego utalentowanego napastnika 18-letniego, który by strzelał regularnie gole w Bundeslidze, zabrać zamiast Milika, który grzeje ławę. Milik wiele osiągnął, strzelał gole, pamiętamy ten gol z Niemcami, także na Euro 2016 roku. On ma ogromny potencjał, ale Milik grający regularnie w klubie, na polu czy w jakimś innym z klubów top 5 jest bezwzględnie, powinien jechać, no ale bez roku gry nie możemy zabierać turystę na Euro, nawet mającego ogromny potencjał. Lepiej jednak zabrać jest zawodnika, który gra regularnie, niż wyobraźmy sobie, że przegrywamy mecz ze Szwecją, musimy gonić wynik, jest Lewandowski, odpukać, doznaje kontuzji, wchodzi Piątek, przegrywamy i musimy jednak wygrać to spotkanie, no to trener odwraca się na ławkę, patrzy, chce wprowadzić napastnika rezerwowego. I co, wprowadza Milika i Milik wchodzi, nie grający przez rok w klubie i wchodzi i gra piach 20 minut. No nieraz w historii to przeżywaliśmy, gdy selekcjonerzy zabierali na turniej piłkarzy, którzy nie grali regularnie i nie byli żadnym zagrożeniem. No tak postąpić nie możemy, więc Milik musi wszystko zrobić, żeby zmienić klub. A będzie mu o to trudno, bo wiadomo, Napoli już nie odzyska tych pieniędzy, które w 2016 euro powyżej 36 milionów zarobili, musieli zapłacić Ajaxowi Włosi. Teraz z tego, co donosi włoska prasa, Napoli będzie chciał żądać 18 milionów euro. Biorąc pod uwagę, że w czerwcu kończy się Milikowi kontrakt, są to za duże pieniądze. I jeżeli
Atletico, tak myślę, żeby się dogadało, 10-12 milionów euro byłoby realnym takim transferem, a z tego co wiemy, Diego Simeone bardzo chce Milika. Milik by rywalizował o miejsce w składzie albo grał równocześnie z Suarezem. Teraz obecnie Atletico Madryt rozwiązało kontrakt z Diego Costą. Były napastnik reprezentacji Hiszpanii, był tym drugim. No nie odpowiadała mu rola zmiennika Suareza. Brazylijczyk z hiszpańskim paszportem, rozwiązując kontrakt z Atletico Madryt, zawarł klauzulę, że nie podpisze kontraktu w tym sezonie ani z Barceloną, także z Sewillą i Realem Madryt, a jeśli to zrobi, by musiał zespoł podopiecznym Diego Simeone zapłacić 25 milionów odszkodowania, a także podpisał tam klauzulę, że nie może podpisać kontraktu także z zespołami grającymi w europejskich pucharach. Myślę, że Liga Hiszpańska, Madryt i bycie zawodnikiem drużyny Diego Simeone to byłby idealny kierunek dla Milika i tam by mógł grać regularnie. Tylko pytanie, czy Milik zejdzie ze swoich żądań kontraktowych. Pamiętamy, miał już na wiosnę odejść, miał ofertę z Romy. Tamten transfer się wykoleił, tak samo miał ofertę z Juventusu. No i menadżerowie Milika za bardzo się przeliczyli, za dużo żądali, biorąc pod uwagę okres okres koronawirusa, że już się nie płaci tak dużo. I no to i Milik musi postawić sobie tutaj pytanie, czy chce zarabiać więcej, dużo i przeczekać i rok w ogóle nie grać w Neapolu i w czerwcu jako wolny zawodnik podpisać kontrakt z każdym zespołem i zarobić takie pieniądze, jakie chce i nie pojechać na Euro, czy jednak zejść ze swoich żądań finansowych, zacząć grać regularnie i pojechać na mistrzowską imprezę. No ja gdybym był piłkarzem, to jednak bym rozważył zejście z tych kosztów i grał. Milik ma 27 lat, jest w najlepszym wieku dla piłkarza, dla napastnika, a nie gra. Jeżeli chodzi o, powiecie tak, no jest on talentowany, że meczami reprezentacji dojdzie, że mógłby na tym na obozie przygotowawczym tą formę zbudować, no ale teraz zmieniła się ta cała formuła. W marcu mamy mecze eliminacyjne z Anglią i Węgrami i Andorą, no to w tych meczach jedyny mecz, w którym Milik może zagrać, to z Andorą, no bo w meczach o punkty, w walce o w eliminacjach do mistrzostw świata Jerzy Brzęczek nie będzie dawał minut Milikowi, żeby on tak budował formę na mistrzostwa imprezy. Zresztą pamiętacie, jak na mistrzostwa świata w 2018 roku Milik był po ciężkiej kontuzji jednego węzadła, później drugie zerwał, próbował dochodzić do formy, no i widzieliśmy, jak w meczu z Senegalem, nie grając przez rok, przez kontuzję, był bez formy i był osłabieniem, no nie dał tej jakości. No i gdyby Milik tego klubu nie zmienił i nie zaczął grać regularnie, to może historia się powtórzyć. Idealnym miejscem jest właśnie Atletico Madryt. Z drugiej strony mówi się, włoska prasa donosi o tym, że zainteresowana także jest Roma. W Romie jest bośniacki napastnik Dzeko, który już swoje najlepsze lata ma za sobą. Tutaj łatwiej byłoby byłemu napastnikowi Ajax Amsterdam rywalizować z byłym napastnikiem Wolfsburga o miejsce w pierwszym składzie. Mówi się, Milik podobno bardzo chciałby trafić do Juventusu Turyn. Wiadomo, może tam walczyć o mistrzowski tytuł, jest Wojciech Szczęsny, grać obok Cristiano Ronaldo, dogrywać mu piłki. Juventus był wcześniej nim zainteresowany, ale kiedy był inny trener, gdy trenerem zespołu z Piemontu był Sarri, z którego Milik doskonale znał, bo tamten właśnie włoski trener był wcześniej trenerem Napoli.
chciał Milika, ale jak się zmienił, jak został zwolniony były trener Chelsea z Juventusu, no to już zmieniła się już optyka transferowa nowego trenera z Juventusu. Ale popatrzmy, z kim tam by Milik rywalizował. Dybala, Cristiano Ronaldo, Morata. Więc mogłaby być podobna sytuacja w tym momencie. Mi się wydaje, że Juventus byłby idealnym miejscem dla Milika po zakończeniu tego sezonu, bo Dybala by został sprzedany, bo nie jest do końca zadowolony ze swojej roli w zespole mistrza Włoch. Także nie wiadomo, co z Cristiano Ronaldo, czy Portugalczyk nie będzie chciał spróbować swoich sił w lepszej lidze, w innej lidze. Zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie, więc mówi się też, że Milikiem zainteresowana jest Fiorentina, ale z drugiej strony w zespole z Florencji panuje chaos, Fiorentina broni się przed spadkiem, są tam trenerzy zmieniani, tam by regularnie grał. Na tą chwilę mi się wydaje, że idealne miejsce to jest właśnie Atletico Madryt bądź Roma. Tam były napastnik Augsburga, miałby więcej szans na grę w tych dwóch klubach. Zresztą do tej Romy były napastnik Górnika Zabrze mógł już grać od pół roku, tylko na ostatniej chwili tamten transfer wykoleił się. Nie wiadomo do końca, nie ustalono dlaczego, czy z uwagi na to, że Milik, mówi się o tym, że Milik za dużo żądał, za dużo pieniędzy chciał. Z drugiej strony był badany od stóp do głów i tam z uwagi na te zdrowie, na te poprzednie dwie kontuzje, no na zerwane więzadła w obu nogach, Rzymianie chcieli mniejszy kontrakt zapłacić Milikowi, a Milik cały czas nie chciał zejść z tych finansów. Wiadomo, ma 27 lat, pewną renomę i piłkarze chcą coraz więcej zarabiać, ale biorąc pod uwagę COVID, są mniejsze przychody klubów i no i trzeba zejść. No i Milik przez to, że nie zdecydował się zejść, mniej zarabiać, pół roku trenuje tylko w Neapolu, podpadł właścicielowi z Napoli, który jeśli mu się podpada, no to on często tak właśnie piłkarzy, bym powiedział, brzydko mówiąc, niszczy, przeciąga linę. No Milik powinien się po prostu z właścicielem byłego klubu Diego Armando Maradony powinien się po prostu dogadać, dojść do kompromisu i zrobić wszystko, żeby jednak z tego Neapolu odejść. No ja jestem ciekawy, jak ta sytuacja się rozwinie. No to po prostu pytanie jest do Milika. Czy chce dalej być rezerwowym, trenować i na wiosnę, latem podpisać kontrakt z wymarzonym klubem i zarobić wielkie pieniądze i nie pojechać na Euro, czy jednak zejść z tych wymagań finansowych i zostać, podpisać kontrakt z Atletico Madryt, no to też już jest pytanie do niego i do jego menadżerów. Jeśli ja miałbym coś doradzać napastnikowi, byłem napastnikowi Górnika Zabrze, no to bym za wszelką cenę próbował jednak opuścić Neapol. Już pół roku bez gry wystarczy, zacząć regularnie grać i obronić to swoje miejsce w reprezentacji, bo to już zresztą Jerzy Brzęczek wspominał o tym, że jeżeli nie będzie Milik grał, no tak sytuacja nie może wyglądać. Pamiętamy, jak Zbigniew Boniek jakiś czas temu, gdy Jakub Błaszczykowski był powoływany, jeszcze nie grał w Wiśle Kraków, tylko grał w Wolfsburgu i Jerzy Brzęczek ciągnął Błaszczykowskiego, Bednarka, który nie grał wtedy w lidze angielskiej, to Zbigniew Boniek wtedy grzmiał na łamach prasy, w wywiadach telewizyjnych o tym, że nie może być tak, że reprezentant Polski, który nie gra w klubie, nie może grać w reprezentacji. No i ja się w tym w pełni zgadzam. Z jednej strony powiecie, ale o takim potencjale, o takich zasługach. Błaszczykowski wtedy się obronił, strzelał gole, asystował
zmienił klub, zaczął regularnie grać. Bednarek również, bo po tym okresie pół roku, co w początkowej fazie nie grał w barwach świętych w lidze angielskiej, w końcu wskoczył do drużyny i jest tym filarem obrony obok Glika. Takie pół roku, powiedzmy, bez gry jeszcze jest do zaakceptowania, że wtedy selekcjoner wyciąga tą pomocną dłoń. No ale jeżeli już nie grasz w klubie więcej niż pół roku, no to trzeba szukać innych rozwiązań, nawet zawodnika gorszego, ale takiego, który jest w regularnym treningu. To już nie są te czasy, kiedy trenerem kadry był Paweł Janas i była tak zwana bryndza, że musieliśmy powoływać zawodników, którzy nie grali w klubie, którzy mieli problemy. Pamiętamy, jak Kamil Kosowski nie grał w Kaiserslautern, był powoływany i jednak mimo, że nie grał w klubie, to w reprezentacji dawał tą jakość, no ale w tamtym czasie no, nie było takich następców, zawodników, którzy mieli podobny potencjał i dawaliby tą jakość. Pamiętamy, jak Sebastian Mida nie grał w Austrii Wiedeń, też był powoływany, wchodził do kadry, dawał tą jakość, nie było zmienników, no a teraz nie ma takiej sytuacji. No jak Milik nie gra, wiadomo, że Lewandowski gra wszystko od dechy do dechy, w razie czego Milik może go zastąpić, tym bardziej, że gramy na jednego napastnika, mamy kłopot bogactwa w środku pola, więc taki Białek, który by regularnie grał w Wolfsburgu, gol za golem strzelał, to może spokojnie wykorzystać te problemy Milika, jeśli oczywiście Milik nie zmieni klubu, bo lepiej powołać zawodnika, który jest w tym rytmie meczowym, gole strzela, asystuje, niż zawodnika, który jednak rok nie gra. No tak jak powiedziałem, turysta, no jeśli Milik chce jechać, nie grając w klubie przez rok na Euro 2, no przez rok nie grając w klubie, chce pojechać sobie na tą mistrzowską imprezę, to nikt mu nie broni zakupić sobie, wykupić dwutygodniowy urlop i tam spędzić czas jako turysta, ale nie jako turysta w dresie reprezentacji Polski. No takie jest moje stanowisko na temat sytuacji Milika. Ja jestem za tym, żeby Milik grał w kadrze i pojechał na Euro, ale Milik grający regularnie w klubie, nie trenujący w Napolu, no bo już skończyły się te czasy, kiedy do reprezentacji Polski były powoływani zawodnicy, którzy nie grali regularnie w klubie. Tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o moje zdanie dotyczące tego transferu i mam nadzieję, że to, co donosi hiszpańska prasa, że ten transfer Milika do Atletico Madryt dojdzie do skutku. Fajnie byłoby zobaczyć byłego napastnika Bayernu Leverkusen strzelającego gola na Camp Nou czy na Bernabeu w derbowym pojedynku Realu Madryt z Atletico. I gdyby były napastnik Augsburga był podopiecznym Diego Simeone, jednego z lepszych trenerów na świecie, no to byłoby coś. Ciekaw jestem, jak ta sytuacja się rozwinie. Zachęcam, moi drodzy, do subskrypcji mojego kanału. Zaznaczcie dzwoneczek. Dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy coś nowego pojawi się na moim kanale. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Hej!